znajdujemy się przy ulicy Chylickiej 19, na granicy miejscowości Skolimów i Chylice, które dzisiaj są dzielnicami Konstancina Liżał. Za nami stary młyn, który tutaj funkcjonuje już od końca XVIII wieku. Stefan Żeromski, chyba najsłynniejszy mieszkaniec Konstancina, czasami składał wizytę Zenonowi Przesmyckiemu, posiadającemu w Chylicach piękny ogród. Panowie literaci lubili pogawędzić nie tylko o literaturze, ale też o florze. Żeromski wracał do swej willi zwykle z jakimś ciekawym krzewem. Po drodze zatrzymywał się w tym miejscu na moście i wpatrywał się w monotonny, powtarzający się ruch koła muńskiego. Zapewne wówczas usłyszał od mieszkańców opowieść o mrocznym epizodzie z historii młyna. Utrwalił ją w trzeciej części Przedwiośnia jako zbrodnię skolimowską. Pisarz zapewne ubarwił ją nieco, bo opis powieści jest dosyć przerażający. Ponadto uwikłał w tę historię narzeczonego córki młynarza, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Fakt jest niezaprzeczalny, że napad na młyn miał miejsce, a kroniki policyjne potwierdzają, że sprawcy zostali zidentyfikowani i ukarani. Po przeciwnej stronie drogi, na Starym Wiązie, mieszkańcy zawiesili kapliczkę, która miała upamiętniać ten przykry epizod w życiu Konstancina. Młyn wodny na rzece Jeziorce powstał pod koniec XVIII wieku. Wtedy jeszcze prawdopodobnie wyglądał inaczej, bo był siedzibą rodową Dargiewiczów i Prekerów. Pod koniec XIX wieku rodzina Reglów przerobiła budynek mieszkalny na młyn. Od początków XX wieku właścicielami młyna były rodziny Masnych, Kordów i Dzwonników. W czasie I wojny światowej młyn został zbombardowany z Cepelina i uszkodzony. Natychmiast został odbudowany i nadal mielił ziarna. Aż pod koniec lat 70. XX wieku młynarz Korda ostatni raz podniósł stawidła i woda opadła. Budynek młyna jest zbudowany na planie prostokąta. Ponieważ był przebudowywany, jego dach naczółkowy został podniesiony i dodany jeden trakt. Od strony głównego wejścia, od ulicy Chylickiej, budynek jest poprzedzony gankiem z dwuspadowym dachem. Na terenie posesji zachowały się również zabudowania gospodarcze.